Tym razem na szybko o transferowaniu się pomiędzy serwerami, ponieważ ekstremalnie często pytacie mnie o to, do kiedy, czy za darmo, po jakich serwerach i jakie są zasady tego transferowania. Zacznijmy od tego, że według głównej strony Throne and Liberty darmowe transfery, dwa darmowe transfery każdego dnia możecie wykonywać do 17 października. Ale tutaj zaznaczam, w tej grze jest wbudowany taki system blokowania transferowania się na konkretny serwer w momencie, gdy tych transferów pojawia się zbyt dużo. Więc sugerowałbym, jeżeli planujecie sprawdzać jakieś serwery, jeżeli planujecie skakać po jakichś serwerach, żeby już tego 15, maksymalnie 16 października być już na swoim docelowym serwerze, żeby finalnie nie okazało się, że staniecie 17 października, nie uda wam się przetransferować i potem będziecie musieli taki transfer zapłacić 750 lucentów. Więc zaznaczam, darmowe, dwa każdego dnia do 17 października. Jeżeli zużyjecie dwa we wtorek, to w środę macie znowu dwa darmowe transfery. Nic was to nie kosztuje. Jak przetransferować się z serwera na serwer? Wchodzicie sobie do menu, klikacie Shop, i zjeżdżacie sobie niżej. Powoli, powoli, powoli. Jest coś takiego jak Server Transfer Ticket. Należy go kupić. Kupujecie za 0 lucentów. Taki transfer ticket wpada do waszego inwentory i będzie tam przez 24 godziny. Po 24 godzinach, jeżeli go nie zużyjecie, to najzwyczajniej w świecie zniknie. Wracacie do sklepu i w prawym górnym rogu macie przycisk do zmiany serwera. Klikacie. I tutaj macie listę serwerów. Po drugiej stronie, po prawej stronie macie wymagania, jakie należy spełnić, aby móc się przetransferować. Tak? Według tych wymagań, które tutaj mamy, ja nie spełniam wymogu, ponieważ jestem w gildii. Oczywiście teraz nie będę się transferował, więc z tej gildii nie będę wychodził. Tak czy inaczej, klikacie sobie serwer, na jaki chcielibyście się przetransferować. Jeżeli wszystkie wymogi są spełnione, klikacie request i w tym momencie gra was wylogowuje i w momencie, gdy będziecie się logować, to będziecie już na innym serwerze. Ale, tak jak mówiłem, jest system, który blokuje transfery, jeżeli jest ich zbyt dużo na dany serwer. Co wtedy należy zrobić? Próbować do skutku, tak na dobrą sprawę. Ale jest taki jeden mały tip, który polecam stosować. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że są te blokady, to starajcie się wykonywać transfery o pełnej godzinie. O pełnej godzinie podobno blokada schodzi na chwilkę, więc myślę, że to może być idealny moment właśnie, żeby taki transfer po prostu sobie wykonać. Dobrze, ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem już teraz. Każdy będzie wiedział i będę miał, gdzie was odsyłać z Twitcha, abyście mogli zobaczyć ten film. Kto jest z Twitcha, to dajcie łapę, znaczy dajcie znać w komentarzu, jesteście z Twitcha, a jeżeli na Twitcha jeszcze nie wpadliście, to oczywiście serdecznie was zapraszam na streamy, które ostatnio są bardzo, bardzo często. A jeżeli mnie nie ma, to pewnie na Discordzie taka informacja gdzieś widnieje. Trzymajcie się do następnego materiału. Cześć, cześć!